chciałem się jeszcze podzielić z Wami taką refleksją na temat tego zadania o czekoladzie. Przypominam, o co chodzi. Link do filmu tej zadania mamy tutaj. Link do filmu będzie w opisie tego filmu. Link do omówienia tego zadania. No w każdym razie liczyliśmy na piechotę po kolei, ile przy których stołach zasiądą kolejne dzieci, chcąc, żeby przypadała im największa część tabliczki czekolady, gdyby podział tych tabliczek odbywał się dokładnie w momencie zaraz po tym, jak one weszły i usiadły przy którymś ze stołów. No i policzyliśmy to po kolei i wyszło nam taka lista stołów, przy których siadają te dzieci, no i odkryliśmy, że się powtarza taki cykl, tak? Co sześcioro dzieci cykl się powtarza. Trzeci stół, drugi stół, trzeci stół, pierwszy stół, drugi stół, trzeci stół i potem znowu trzeci stół, drugi stół, trzeci stół, pierwszy stół, drugi stół, trzeci stół. No i zauważając to, łatwo było policzyć, przy którym stole usiądzie 30 dziecko, no bo to jest dokładnie 5 takich cykli, więc usiądzie przy ostatnim stole 5 cyklu, to będzie trzeci stół. No i łatwo jest policzyć, ile dzieci będzie przy każdym ze stołów, no bo przy pierwszym stole siada jedno dziecko na cykl, czyli to będzie po 5 cyklach 5 dzieci. Przy drugim stole siada dwoje dzieci na cykl, więc to będzie 10 dzieci. I przy trzecim stole siada troje dzieci w ciągu jednego cyklu, czyli to po 5 cyklach będzie 15 dzieci. No ale do głowy wpadło mi pytanie, czy te cykle się rzeczywiście będą tak powtarzać. Zawsze. No bo tu jakby zwiększają się te mianowniki, liczniki są różne, czy tak rzeczywiście będzie. No i postanowiłem się nad tym zastanowić, no i rozważyć sytuację, co będzie po n-tym cyklu, tak? To na przykład po 5, jak będzie wyglądał początek 6 cyklu. No, przy pierwszym stole po n-tym cyklu będzie się działo n dzieci, przy drugim 2n, przy trzecim 3n dzieci, ten cykl to są 6n dzieciaków, no bo cykl ma 6 dzieci, jest n cykli, czyli 6n dzieciaków. No i teraz będziemy się zastanawiać, który z tych ułamków jest największy. Czy dziecko ma usiąść przy trzecim stole, czy przy drugim, czy przy pierwszym. No i to jest na pierwszy rzut oka wcale nie takie oczywiste, więc pomyślałem sobie, że można zrobić odwrotnie, wykorzystać fakt, że jeżeli weźmiemy odwrotność tych ułamków, to po prostu zmieni się znak nierówności. Innymi słowy, gdyby zamiast rozważać liczbę czekolad na dzieci, będziemy rozważać liczbę dzieci na jedną czekoladę. I oczywiście im mniejsza jest liczba dzieci na jedną czekoladę, tym więcej czekolady dostanie każde dziecko, prawda? No i popatrzcie, zabawna sprawa, dlatego że jak to się policzy, policzy się ten przykład z jednym dzieckiem, z pierwszym dzieckiem w kolejnym n plus pierwszym cyklu, no to widać, że przy porównywaniu tych ułamków te n-y, numer już zakończony, liczba zakończonych cykli się uproszczą. Czyli każdy cykl rozważa się dokładnie tak samo. No bo te mianowniki to jest numer stołu i zarazem liczba czekolad leżących na stole, no a tutaj w liczniku stoi tego ułamka po prostu liczba dzieci, która siedzi przy danym stole, czy ma zamiar usiąść przy danym stole, jeśli dziecko właśnie się zastanawia, przy którym stole usiąść. No a to się uprościło dlatego, że taki ułamek można podzielić licznik mianownik przez 3, prawda? I 3n plus 1 to jest n plus 1 trzecia, 2n plus 1 przez 2 to jest n plus 1 druga, n plus 1 przez 1 to jest n plus 1. A więc stąd wynika, choć można oczywiście wykorzystać tę metodę i policzyć ten kolejny cykl, ale chyba nie trzeba, dlatego że z faktu, że jak będziemy porównywać te wszystkie wartości, to liczba zakończonych cykli się uprości, oznacza, że ta procedura wygląda identycznie dla każdego cyklu, a zatem zawsze będzie się powtarzać, zawsze taki cykl złożony z 6 kolejnych dzieci zawsze się będzie powtarzał i na końcu tego cyklu zawsze sytuacja będzie wyglądała identycznie, to znaczy
liczba dzieci będzie wzrastała. Przy pierwszym stole będzie ich n plus 1, przy drugim 2 razy n plus 1, a przy trzecim 3 razy n plus 1. Dokładnie tak samo, jak było tutaj do tej pory.